czwartek 21 sierpnia, dziś w Telefaktach. Coraz mniej kupujących na targowisku miejskim w Ostrowcu. MOPS pomoże uczniom w trudnej sytuacji materialnej. Koncerty w amfiteatrze będą biletowane. Karolina Kamińska, witam w czwartek, zapraszam na serwis informacyjny. Organizacja handlu na targowisku miejskim budziła wiele sprzeciwu i niezadowolenia zarówno wśród sprzedających, jak i kupujących. Zmieniono dyrekcję, rozpoczęto zmiany. Czy na lepsze? Czy uda się zatrzymać kupujących na targowisku miejskim? O szczegółach Michał Mędak. Targowisko miejskie rusza z kampanią reklamową. Hasłem Twoje targowisko, tu rodzinnie kupisz wszystko, chcą przekonać do siebie klientów. Tych, zdaniem handlujących, znacznie ubyło. Klientów jest oglądających dużo. O zakupy takie dokonane jest troszeczkę mniej, albo coraz mniej, z roku na rok jest gorzej, tak bym to powiedziała. Podobnych opinii jest więcej. Handel na targowisku dla wielu staje się coraz mniej opłacalny. Naprawdę, w tamtym roku było dużo lepiej, ten rok jest coraz gorszy. Dyrektor targowisk miejskich Mariusz Kosiarz nieustannie wprowadza zmiany. Jesienią zmieni się układ straganów. Powstanie parking na około 100 samochodów. Zmiany mają wyjść na korzyść zarówno sprzedającym, jak i kupującym. Modernizować trzeba, dlatego nawet jeżeli będzie coraz mniej ludzi w Ostrowcu, to te potrzeby i tak będziemy zaspokajali właśnie w tym miejscu. Może z różną siłą, ale na pewno zawsze, bo to targowisko było, jest i mam nadzieję będzie. Jest wpisane w pejzaż miasta od wielu pokoleń Ostrowczan tak naprawdę, którzy tutaj zakupy robią. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować, aby sprawdzali naszą jakość, żeby przychodzili tutaj. Przychodzą. Wiele osób w dalszym ciągu uważa, że zakupy na targowisku to sposób na oszczędność. No ja uważam, że jest bardzo dobrym miejscem, tylko po prostu podłoże w tej chwili jest lepiej wysypane, a tak to w tamtej części, gdzie się robi zakupy, jest podłoże, po deszczu jest wiadomo jak jest, ale tak bardzo często robię i zadowolona jestem ogólnie. No dobre miejsce, zawsze jest tanie, wiadomo, na targowicy. Dla targowiska miejskiego to dobry rok. Prawdziwy sezon ma się dopiero rozpocząć wraz z przygotowaniami do roku szkolnego, a następnie święta zmarłych. Jeżeli chodzi o przyrodę targowiska, tutaj rok do roku muszę powiedzieć, że nie mamy negatywnych tendencji, wręcz przeciwnie. Zachowujemy konstans lub jesteśmy troszeczkę wyżej niż w roku ubiegłym, co mnie cieszy, bo rok nie jest łatwy. Nie brak jednak problemów, z którymi władze targowiska muszą się zmierzyć. Zmiana ceny za moduł przyniosła oczekiwany rezultat. Niestety ma też swe konsekwencje. Czyli pomimo obniżki cen spowodowało to zwiększenie popytu, jeżeli chodzi o tę formę handlu. I dzięki temu, że mamy więcej namiotów, udaje nam się skutecznie, dobrze, mam nadzieję, pracować. Czego nie mogę z kolei powiedzieć o hali handlowej, gdzie obserwujemy tendencję negatywną, jak co roku dużo handlujących opuszcza halę na korzyść placu. Targowisko w Ostrowcu to jedno z największych w regionie. Problem w tym, że ubywa mieszkańców, co znacznie przekłada się na dochody i nastroje handlujących. Ich niezadowolenie staje się coraz bardziej widoczne. Generalnie tendencja jednak do narzekania, czyli do negatywnej oceny poziomu rentowności rok do roku występuje. To może mieć związek z tym, że dużo osób wyjeżdża na wakacje i tak naprawdę trudno w ciągu jednego roku na to dać sobie odpowiedź. Czasu na znalezienie odpowiedzi nie ma dużo. Zmiany na targowisku mają ponownie otworzyć to miejsce na klientów. Być może uporządkowanie sytuacji na placu, które jest w planach, pomoże. Do tematu modernizacji targowiska miejskiego powrócimy dziś po Telefaktach w premierowym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Od 1 sierpnia w Ostrowieckim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydawane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów. O pokrycie kosztów poniesionych na edukację starać mogą się rodziny dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Jako dowód zakupów konieczne jest okazanie faktur. 1 września już za 2 tygodnie. Przygotowania do początku roku szkolnego większość rodziców i uczniów już rozpoczęła. Zakupami wyprawek i podręczników szkolnych. Takie wydatki to dla wielu rodzin spore obciążenie w budżecie. I tu skorzystać można z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie jak co roku 1 sierpnia rozpoczęto wydawanie wniosków o stypendium szkolne dla uczniów. Jak na razie formularzy wydano już ponad 1000. Mam nadzieję, że z tego 1000 1200 wniosków, które pójdą do ludzi, 600
może 700, bo jednak niż jest demograficzny. I choć spodziewaliśmy się w ubiegłym roku już zmniejszenia ilości stypendiów, a było o 110 więcej stypendiów niż w roku 2012. Przyjmowanie wniosków ruszy 1 września i potrwa 2 tygodnie, choć najwięcej osób tradycyjnie do MOPS-u zgłasza się w ostatniej chwili. Prosiłbym właśnie, żeby w tym 1 tygodniu jak najwięcej osób się zgłosiło, dlatego że to jednak ta procedura odbioru tego wniosku trwa. Ale wiemy, jak coroczne doświadczenie, już 3 rok czy 4 robimy to, to 14-15 września jest dniem sądnym, dlatego że wtedy się zgłasza około 200 osób. I no wiadomo, jak to jest w kolejkach. Różnego rodzaju problemy, oczywiście zawsze jest winny urzędnik, a tak nie jest. Warunków, aby stypendium otrzymać, jest kilka. Pierwszy dość oczywisty, czyli posiadanie dziecka w wieku szkolnym. Drugi, tu też niespodzianek nie ma, spełnienie kryterium dochodowego. Dochód tak jak w pomocy społecznej, czyli to jest dochód na jednego członka rodziny netto 456 zł. Nie chcę tutaj, bo jest jeszcze druga suma 542, ale to dotyczy tylko uczniów, którzy żyją samotnie, nie mają żadnej rodziny. Więc te 456 zł jest podstawą, nie ma żadnego wyjątku. Ani grosz przekroczenia nie powoduje tego, że my możemy to dać. I kolejny warunek. Na wszystkie dokonane zakupy musimy mieć dowód w postaci imiennej, wystawionej na rodzica, faktury bądź rachunku. Nie uznawane będą paragony. Brak faktur to nie jest jeszcze problem dla urzędnika. Bo ja mam te pieniądze wydać dla dzieci. I jak ktoś by przyszedł i powiedział, że nie mam za co kupić, ale mam potrzebę, zawsze idziemy na rękę i zawsze tym oświadczeniem możemy to tylko z zasady, mówię, z obowiązku. Potem trzeba przynieść fakturki, że te pieniążki rzeczywiście wydały się na zakupy związane z edukacją dziecka. Wysokość stypendium reguluje ustawa. Nie może być mniejsze stypendium niż 84 zł 80 groszy miesięcznie i nie może być większe niż 212 zł miesięcznie. Ale jak mówię, są 4 progi dochodowe, które są ustalone przez Radę Miasta w 2010 roku. Pieniądze przyznane zostaną najpierw na 4 miesiące, czyli okres od września do grudnia. Stypendiów na drugi semestr szkolny od stycznia do czerwca jest co roku mniej, bo wielu rodziców czy opiekunów o konieczności ponownego zgłoszenia się do MOPS-u po prostu zapomina. 13 września na scenie Ostrowieckiego Amfiteatru zaprezentuje się Jerzy Połomski. Koncert jest podwójnie wyjątkowy, bo oprócz faktu, że w Ostrowcu pojawi się wybitny artysta, to nowością jest to, że za jego wysłuchanie trzeba będzie zapłacić. Po 3 latach w amfiteatrze rozpoczynają się imprezy biletowane. Amfiteatr w Parku Miejskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wybudowany został w 2011 roku. Przez ten czas nie odbyły się tam żadne biletowane imprezy. Takie były wymogi projektu. Budowa muszli prowadzona była w oparciu o środki unijne i przez okres 3 lat od momentu, kiedy ona została oddana do użytkowania, nie można było imprez biletowanych prowadzić. Tak zakładał projekt, na podstawie którego była wykonana. Jednak teraz sytuacja prawna uległa zmianie. Miasto w czerwcu bieżącego roku uzyskało zgodę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na częściowe biletowanie niektórych imprez kulturalnych, w związku z czym pojawiła się taka okazja, ponieważ obiekt jest dość drogi w utrzymaniu, jest ładny, bardzo wiele osób nam zazdrości go. Chcemy spróbować już w tym roku zrobić pierwszą imprezę biletowaną. A ta impreza już niebawem, bo 13 września. Że bilety sprzedadzą się dobrze, jest duża szansa, bo do Ostrowca zawita artysta, który na scenie występuje od 57 lat, Jerzy Połomski. Pierwszy historyczny w tym sensie, że odpłatny koncert w amfiteatrze odbędzie się 13 września, w sobotę, początek o godzinie 17, wystąpi artysta wielkiego formatu, piosenkarz, który bawi już i wzrusza aż 4 pokolenia, bo z tego
tego co pamiętam. I mój dziadek bardzo lubił Jerzego Połomskiego i moja córka ostatnio będąc na Święcie Kielc stwierdziła, że najbardziej do gustu przypadł jej właśnie pan Jerzy Połomski, a więc spokojnie te cztery pokolenia fanów można by panu Jerzemu przypisać. Koncert nosi tytuł jednego z największych, jeśli nie największego przeboju Jerzego Połomskiego. Cała sala śpiewa z nami. Mam nadzieję, że nie tyle sala, co cały amfiteatr będzie śpiewał z panem Jerzym Połomskim. No a jest co śpiewać, bo w ciągu swoich 56 lat kariery scenicznej 81-letni artysta nagrał około 30 płyt, więc repertuar rzeczywiście ma przebogaty i myślę, że największe przeboje Jerzego Połomskiego zabrzmią w ostrowieckim amfiteatrze. Cena biletu to 20 zł. Drogo więc nie jest, bo i drogo być nie może. Nie możemy uzyskiwać dochodu generalnie. Także imprezy mogą być biletowane tylko do jakiejś kwoty. Głównie to chodzi o pokrycie opłat za energię, za wodę. Czyli pokrycie takich bieżących podstaw, kosztów, natomiast absolutnie nie uzyskiwanie dochodów. Sprzedaż biletów w Miejskim Centrum Kultury, a także w kasie kina Etiuda ruszy 25 sierpnia. I to nie jedyna impreza, jaką możemy Państwu zaproponować, bo już jutro w Bałtowie rozpoczyna się 7. Świętokrzyskie Święto Pszczoły. W tym roku połączone z Międzynarodową Konferencją Pszczelarską. Przewidziano i zaplanowano wiele atrakcji. A w Staszowie 23 i 24 sierpnia odbędą się Dni Chleba, które będą miały wyjątkowy charakter i obsadę. Na scenie zobaczymy m.in. zespół Piersi oraz Urszulę. W niedzielę natomiast w Ostrowieckim Amfiteatrze odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez PKPS we współpracy z Miejskim Centrum Kultury. Odbędzie się tam koncert Grażyny Łobaszewskiej i oddziału zamkniętego. Dla dzieci zaplanowanych jest wiele atrakcji, m.in. Dmuchane Miasteczko, a także gry i konkursy. Tymi zaproszeniami kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro.